Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Już za chwilę porozmawiamy o rynku mleka. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sytuacja na rynku mleka w Polsce oczywiście uzależniona jest od sytuacji na rynku międzynarodowym. Jak zatem kształtuje się podaż mleka u największych eksporterów produktów mlecznych? Może zacznijmy od kraju nam najbardziej odległego, czyli Nowej Zelandii. Tam mamy początek sezonu i według danych za pierwsze dwa miesiące właśnie nowego sezonu 2021-2022 produkcja w tym kraju była o 4,5% większa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. No to pokazuje, że Nowa Zelandia pod względem produkcji mleka wystartowała dobrze. Jednak te miesiące charakteryzują się wyjątkowo niską produkcją mleka, ponieważ ono sezonowo w kolejnych miesiącach wzrasta i dopiero właśnie dane za kolejne miesiące będą nam mogły pokazać pełniejszy obraz, jak w obecnym sezonie produkcja w tym kraju będzie się mogła kształtować. A jak wypada produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych? W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z dalszym wzrostem produkcji mleka. Dane za 8 miesięcy mówią o ponad 2% wzroście produkcji mleka w relacji rocznej. Jednak jeżeli spojrzymy na sam sierpień, to tutaj ta dynamika uległa osłabieniu, bo mieliśmy wzrost w okolicach 1%. A jak wypada produkcja mleka w Unii Europejskiej? Produkcja mleka w Unii Europejskiej, czyli u największego eksportera produktów mleczarskich na świecie, w pierwszych 7 miesiącach bieżącego roku kształtowała się na poziomie o 0,4% większym niż przed rokiem. Czyli ten wzrost nie jest znaczący. No i co warte odnotowania, to spadki produkcji w tej relacji rocznej obserwowaliśmy u największych producentów, czyli w Niemczech i we Francji. Mówiąc o międzynarodowej sytuacji na rynku mleka, nie mogę zapytać o Chiny. Czy w tym roku Chiny również zgłaszają popyt na produkty mleczarskie? Tak, rzeczywiście. No, Chiny są największym importerem produktów mleczarskich na świecie. Odpowiadają za ponad 1/5 światowych zakupów produktów mleczarskich. I jeżeli sobie spojrzymy na dane po pierwszych 7 miesiącach, to mieliśmy do czynienia z 30% wzrostem w relacji rocznej zakupów produktów mleczarskich ze strony Chin. To pokazuje, no, że w Chinach ten popyt na produkty mleczarskie wciąż jest bardzo silny. A jak się kształtują ceny produktów mleczarskich w Unii Europejskiej? Te czynniki, o których mówiłem poprzednio, czyli z jednej strony ograniczony wzrost produkcji mleka w Unii Europejskiej, z drugiej strony zakupy ze strony Chin i ten silny popyt, ale też dobra sytuacja na rynku unijnym pod względem popytu na produkty mleczarskie sprawia, że ceny produktów mleczarskich na rynku unijnym kształtują się na poziomach wyższych odnotowanych przed rokiem. Jeżeli powiemy w przypadku otłuszczonego mleka w proszku, to te wzrosty, jeżeli porównamy sobie okres początek września 2021 roku z początkiem września 2020 roku, to ceny otłuszczonego mleka w proszku były o ponad 20% wyższe. W przypadku masła ten wzrost wyniósł 16%. Ceny serów dojrzewających, tych głównych gatunków, one również uległy wzrostom, ale ta skala była kilkuprocentowa. A jak ta sytuacja na rynku międzynarodowym przekłada się na sytuację polskich mleczarni? Polskie mleczarnie, tak jak już mówiliśmy, sytuacja jest uzależniona od tego, co dzieje się na świecie, więc one również korzystają z tych wysokich cen i producenci właśnie w szczególności otłuszczonego mleka w proszku czy masła uzyskują za swoje produkty zdecydowanie wyższe ceny niż to miało miejsce przed rokiem. A jaka jest sytuacja producentów mleka? Bo z jednej strony ceny są bardzo wysokie, a z drugiej wzrosły koszty produkcji. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o cenach skupu mleka, to one w tym roku są wyjątkowo wysokie. Kształtują się w okolicach 1,50 zł netto za litr i tą cenę obserwujemy w zasadzie przez wszystkie miesiące bieżącego roku. Nie mieliśmy do czynienia z takim typowym sezonowym spadkiem cen w okresie wiosennym, więc pod względem cenowym ta sytuacja jest bardzo dobra. No ale ostatnie miesiące przyniosły wzrost cen kosztów produkcji. Mówię tu zarówno o paszach treściwych,
no, które są kształtowane na podstawie cen zbóż, ale też o środkach produkcji takie jak nawozy, takie jak olej napędowy, no, które są wykorzystywane przy produkcji roślinnej, przy produkcji pasz objętościowych. Więc z jednej strony wysokie ceny, ale w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach w kierunku spadku opłacalności działały rzeczywiście wyższe koszty produkcji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.